Wow. Cześć, witam Cię na moim kanale batonikowym. Dzisiaj jest kontynuacja poszukiwań batonów bez cukru, ale z dobrym składem. Opisaliście mi ostatnio pod filmem na Facebooku, na Instagramie. Ej, Agnieszka, ale przecież te batony nie mają zbyt dobrych składów i tutaj macie rację. Dlatego idę dzisiaj do Kauflanda poszukać sobie, czy tam coś mają. Wiem, że tam mieli dział ze zdrową żywnością, z fajnymi batonami, więc zobaczmy, czy coś fajnego tam znajdę. Przygotujemy sobie również zdrowy baton, który można przechowywać w zamrażalce, nie wiadomo ile, bądź w lodówce na krótszy okres czasu. I będą mi potrzebne tylko 4 składniki. Jest to hit Instagrama, widzę ten przepis po prostu wszędzie i mówię sobie, muszę go wypróbować. Są oczywiście mi potrzebne daktyle, czekolada, masło orzechowe i opcjonalnie orzechy. Teraz będę zgniatała daktyle, żeby po prostu się zrobiła taka cieńsza warstwa, żeby to była pierwsza po prostu warstwa, którą będziemy nakładać właśnie ten spód naszego batona. To są po prostu daktyle i używam do tego właśnie szklanki i dociskam. Także batony włożone są w zamrażalce, czekamy godzinę, dwie, niech się schłodzą, zobaczymy jak smakują. Myślę, że dobrze, no bo wszystkie składniki są smaczne, w połączeniu też są dobre, więc już nie umiem się doczekać. A jeżeli Wy macie jakieś właśnie ulubione swoje własne przepisy na jakieś zdrowe batony, więc piszcie mi w komentarzach, może jeżeli będą jakieś właśnie fajne, będzie ich dużo, to będziemy robić wielkie testy Waszych przepisów. A ja teraz czekam i już nie umiem się doczekać. Minęły już 2 godziny i tak oto prezentuje się mój eksperyment. Już sobie pokroiłam to na takie właśnie mniejsze części i wygląda to po prostu przesłodko. Tak to wygląda w przekroju. Wow. No nic, testujemy. Oh my gosh. Jakie to jest dobre. To jest przepyszne. Słodziutkie, idealnie, troszkę takie chrupiące, bo zmroziła się fajnie ta czekolada. W skali od 1 do 10, 10. To nie dziwię się, że jest wiralowe na Instagramie. To jest po prostu przepyszne. Polecam, polecam. Pycha. Właśnie przyszedł do mnie kurier z paczką. Także otwieramy. Tą przesyłkę mam od Baton Warszawski. Patrzcie na to. Właśnie w odpowiedzi na Wasze sugestie dotyczące wcześniejszych batonów szukałam firm, które mają batony z bardzo dobrym składem.
I właśnie taki baton warszawski, ananas i kokos na przykład, ma wiórki kokosowe, mąkę jaglaną, rodzynki, ksylitol, siemielniane, olej kokosowy, ananas, słonecznik, daktyle, acerola, sól kłodawska. Świetne składy, czyli można kupić sobie gotowego batonika. Tutaj są przeróżne smaki, ziarna kakaowca, pomarańcza, gryczany sezam i goji. Co tutaj jest jeszcze? Czarna porzeczka i kokos, truskawka, wanilia. Mam również brownie, ciasteczka owsiane z czekoladą i wanilią, bezglutenowe. Zobaczmy, jak to wygląda. Oh my gosh, ale słodziaczki, ale cudne rzeczy. Rozmaryn, sól, szpinak, majeranek. Ja bardzo lubię też takie właśnie ciasteczka na słono, więc nie tylko na słodko, ale coś tutaj mam jeszcze. Bardzo to chciałam spróbować. Krem migdałowy z wanilią. Oh my gosh. Krem warszawski śniadaniowy. Manna kokosowa, orzech laskowy nieprażony, inulina z cykorii, olej kokosowy, ksylitol, erytrytol, olej słonecznikowy, pasta z orzechów laskowych, lecytyna słonecznikowa, łuska kakaowa, karob, sól kłodawska. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i powiem Wam szczerze, że mam ochotę przetestować wszystko, ale spróbujmy sobie, I don't know, spróbujmy sobie tego. On jest gryczany z sezamem i goji. Ja bardzo lubię goji, więc testujmy. Robimy pierwszego testa. Czuć, że jest to zdrowe. Jest to przepyszne. Prezentują się przepięknie. Oh my gosh. Uwielbiam takie ciasteczka. To do herbaty. Zielona herbata. Albo zimowa herbata z goździkami. Do tego takie ciasteczka owsiane. Wow. Właśnie dotarła do mnie jedna z paczek. Zaraz sobie tutaj ją otworzymy razem. Jest to firma Zmiany, która ma bardzo fajny asortyment, jeżeli chodzi właśnie o batony z bardzo dobrym składem. Tak to oto prezentuje się paczka. Są tutaj przeróżne batony. I to są właśnie batony z dobrym składem. Bierzmy pierwszy lepszy. Kosmos. Przeczytajmy skład. Daktyle, figi, słoneczniki, migdały, orzechy, nerkowca, kakao. Następny. Zanzibar. Rodzynki bio, mango bio, orzechy, nerkowca bio, ananas bio. Daktyle, figi, migdały, słonecznik, jagody, goji, orzechy, nerkowca. No, powiem Wam, że składy tutaj są fenomenalne. Agent Cooper. Rodzynki, daktyle, słoneczniki, migdały, kawa. Okej. Okay. Ja takiego agenta Coopera mam małego i aż go muszę po prostu skosztować, bo jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakować kawa. Oh, ale to pachnie. Pachnie dobrą kawą. To jest właśnie to. Super proste składy. Czuć rodzynki, czuć daktyle. Słoneczniki, migdały i ta kawa. Będę kosztowała Zanzibar. Wow, jak pięknie pachnie. Oh my gosh. Przepyszne. Ananas, który tutaj jest, daje takie odświeżenie. Niesamowite. Bardzo dziękuję Zmiany za przepyszną przesyłkę oraz baton warszawski. Warto takie batony mieć zawsze przy sobie, czy to w torebce, jako emergency, potrzebujesz coś słodkiego, nie ma nic w sklepach, z dobrym składem, a tutaj macie pewność, że jest dobry skład, że są fajne produkty, że to są smaczne produkty, także polecam Wam z całego serca. No i co? Jeżeli podobają Wam się takie filmy, zostawcie mi łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!